w Sejmiku Województwa Podkarpackiego tylko moich wyborców, którzy w ostatnich wyborach tak licznie oddali na mnie głos. Chcę tych wyborców przeprosić za całe zamieszanie medialne wokół mojej osoby i zapewnić, że będę jak dotychczas starał się reprezentować ich interesy w samorządzie województwa, bez względu na funkcję, jaką przyjdzie mi pełnić. Dziękuję też za liczne dowody wsparcia i otuchy w tych trudnych dla mnie chwilach, które docierają do mnie od wielu ludzi. Oświadczam także, że nie będę składał rezygnacji z funkcji marszałka województwa, gdyż nie czuję się winny i poddaję w tej sprawie woli ocenę radnych, którzy będą dziś decydować o losach wniosku o moje odwołanie z funkcji marszałka. Obecnie trwa postępowanie procesowe. Czynności w sprawie trwają zaś od 13 lutego. W czasie tych czynności miało miejsce postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 22 kwietnia, które odbyło się zgodnie z prawem. Chciałbym równocześnie podkreślić właściwą postawę funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uczestniczących w zatrzymaniu. W dalszym ciągu postępowania, zgodnie z moim oświadczeniem złożonym w sądzie, potwierdzam moją gotowość do współpracy z prokuraturą apelacyjną w Lublinie i innymi organami uczestniczącymi w postępowaniu, pomimo zastosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania, sąd uwzględnił mój wniosek o zwolnienie mnie za kaucję. Tyle z tytułu oświadczenia. Panie Ognew, to co takiego się stało? Ja nie wiem, co się stało, bo mamy już tok postępowania. Ja powiedziałem, że w toku postępowania wszelkich informacji udziela mecenas Sendecki. To nie jest moja ocena, to jest w tej chwili proces, to jest postępowanie. Czy do dymisji się pan nie podał w każdym razie? Nie, oczywiście. W swoim oświadczeniu wydałem to, że do dymisji się nie podaję. Czy słowami posła Kurego był pan zaskoczony? Czy wcześniej był pan z nim w jakimś konflikcie? Były jakieś poważne różnice między wami? Nie, nie było różnic. Po słowach pana Jana Burego dowiedziałem się dopiero wtedy, po okresie, kiedy nie miałem możliwości kontaktu. Te informacje do mnie docierały z opóźnieniem i dotarły z opóźnieniem. Natomiast bardzo mnie dotknęły w związku z rozbieżnością dat. Usłyszałem, że to oświadczenie i te słowa miały miejsce przed dzień postanowienia sądu. Czy zamierza pan przez te 30 dni, dopóki, jeśli dzisiaj ten wniosek zostanie zgłoszony na sesji, to dopiero za 30 dni będzie można ten wniosek przegłosować? Czy przez te 30 dni będzie pan w urzędzie, będzie pan sprawował funkcję, czy przekaże komuś pełnomocnictwo? Nie, ja pracuję. Dzisiaj jestem w pracy i będę pracował do czasu, jak formalnie może, czy ewentualnie nie może sejmik mnie odwołać, bo tylko sejmik może mnie powołać, odwołać, a nie wypowiedzi polityków. Czy będzie pan na dzisiejszej sesji? Będę na dzisiejszej sesji, jestem radnym wojewódzkim. A jak pan myśli, jaka będzie decyzja radnych dzisiaj? Nie wiem, nie przewiduję, dlatego dzisiaj jest tylko wniosek, natomiast nie wiem, jaka będzie decyzja, dlatego że ja jestem pierwszy dzień w pracy po pobycie w określonych miejscach.